Cześć, jestem Mateusz z kanału Coder Mafiu, a w dzisiejszym odcinku przerobimy divy, czyli pudełka, boksy, pomieszczenia, jak kto woli, w HTML-u. I jest to czwarty, zarazem ostatni odcinek z HTML-a, aczkolwiek nie z technologii webowych. Technologie webowe jeszcze będziemy programować i to bardzo dużo, aczkolwiek z HTML-a to jest ostatni odcinek. W następnym odcinku wchodzi CSS i pisanie designu do stron. Zapraszam do oglądania. Dobrze, więc uruchamiamy Mato, zakładka tekst, language, HTML i auto. Korzystam z wersji 2.4.4 beta. Jeśli korzystacie ze starszej, to się nie martwcie. To, co teraz robię, czyli Open HTML Preview, można zrobić za pomocą polecenia. Za pomocą polecenia na przykład / HTML. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat poleceń, zapraszam do przeczytania sobie dokumentacji. Tutaj comment, macie właśnie HTML Preview, HTML Preview i możecie sobie poczytać dokumentację. Więc jeśli mamy już uruchomiony Mato Browser, czy jak to tam woli, zaznaczamy sobie topmost checkboxa, żeby był zaznaczony i przejdźmy do pracy. Oczywiście dzisiaj bierzemy divy, więc divy to są pojemniki na stronach. A pojemniki są raczej widoczne, więc dzisiaj sektor head nie będzie nam potrzebny. Skorzystamy dzisiaj raczej z body. Więc klikamy taba i już nam się odświeżyło i piszemy diva. Po co pisać divy? Divy to są, jak mówiłem, takie pojemniki, w których można przetrzymywać różne rzeczy. Na przykład, jeżeli mamy jakąś stronę. Stronę możemy podzielić na różne pojemniki. Pierwszym pojemnikiem będzie na przykład menu, następnym będzie content i następnym pojemnikiem będzie stopka na dole. I dajmy na to, że chcemy jeszcze ten content podzielić na jeszcze mniejsze pojemniki. Czyli na przykład mamy stronę z filmami, no to lista filmów będzie znajdowała się w kontencie, ale w pojemniku o nazwie na przykład films, czy videos. Więc możemy pisać divy w divach i są to takie zwyczajne pojemniki. Pojemniki możemy kolorować, ustalać ich wielkość. W pojemnikach może się znajdować tekst, może się znajdować wideo, może się znajdować dosłownie wszystko. HTML jest bardzo elastyczny pod tym względem, więc możemy sobie na przykład napisać jakiś tekst przykładowy. Witaj świecie. I dajmy na to, że napiszemy sobie takich tekstów więcej. I teraz mamy pojemnik, możemy sobie zobaczyć, klikłem prawym przyciskiem myszy na ten górny pasek i inject.js. Możemy sobie zobaczyć, że mamy ten nasz pojemnik i w tym pojemniku znajdują się te trzy rzeczy. I utwórzmy sobie na przykład drugi pojemnik pod spodem. I już mamy dwa pojemniki, jeden pojemnik i drugi pojemnik. One są oddzielnie. Ale możemy na przykład utworzyć pojemnik w pojemniku. O, w ten sposób. I mamy w pojemniku pojemnik i za pierwszym pojemnikiem mamy drugi pojemnik. Wtedy mamy coś takiego i to jest jeden pojemnik, drugi i trzeci. Tylko jak widzicie, trzeci jest osobny, a na przykład pierwszy już jest podwójny. Ciężko to wytłumaczyć, ale użyjmy do tego przykładu.
napiszmy pojemnik i teraz tak, napiszmy pojemnik o nazwie, tylko jak mu nadać nazwę? Taką nazwą dla pojemników, dla divów można przyjąć, że jest na przykład argument ID. I tutaj na przykład nazwiemy sobie to menu albo nav, nawigacja, będzie tak bardziej profesjonalnie. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ID używamy do odwoływania się, czyli na przykład chcemy zmienić design tego diva w CSS-ie, więc odwołujemy się do diva o ID nav. Oczywiście ID to nie jest jedyny rodzaj, może być też na przykład klasa obiektów. Wtedy piszemy class i na przykład nav. Klasy używamy wtedy, kiedy mamy na przykład cztery nawigacje na jednej stronie, które są identyczne, a ID używamy wtedy, kiedy coś jest unikatowe, czyli mamy jedną nawigację. No my mamy jedną nawigację na samej górze, więc użyjemy ID. Tak samo możemy to skopiować, pod spodem wkleić i jeszcze raz wkleić. I na przykład damy tutaj content, a tutaj damy footer, czyli nawigacja, content i stopka. I na przykład napiszmy w każdym jakiś tekst, czyli w tym na samym dole, czyli w stopce napiszemy na przykład strona zrobiona albo site by coder Matthew i wyśrodkujmy sobie to. Możemy wyśrodkować sam tekst, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, że możemy wyśrodkować całego diva. Divy też można środkować, wyśrodkowywać. I żeby zachować jakąś faktycznie hierarchię, no to kliknąłem taba, zaznaczyłem, kliknąłem taba, żeby to się przeniosło do góry. Więc mamy stopkę już zrobioną. Dalej możemy na przykład napisać, albo wyśrodkujmy wszystkie divy. W tym momencie wyśrodkowaliśmy wszystkie divy. O. I dodajmy do każdego jakiś tekst. Hop. I hop. Do tego dodajmy na przykład welcome. A na przykład do tego napiszmy my page. Dobra. I zbadajmy to sobie. I mamy. Wszystko jest wycentrowane. I mamy wycentrowane trzy divy. Pierwszy to jest nav, nawigacja. Drugi to jest content. I trzeci to jest stopka. W stopce mamy coś takiego. My page to jest w kontencie. I welcome mamy w nawigacji. Tylko że wygląda to tak troszkę źle. Można zrobić, aby to wyglądało ładniej, żeby to było na przykład na środku, to było na górze, a to było na samym dole. Czyli tak jak powinno być, bo jak na razie wszystko jest na samej górze. O, wiadomo, stopka powinna być o gdzieś tutaj na samym dole. Oczywiście to, jak będziemy to kolorować, ustawiać pozycję tego i tworzyć jakieś bardziej zaawansowane strony, będzie już w serii z CSS-a, ponieważ tam będziemy mieli większe możliwości. Jeśli nie rozumiesz, wiem, że mówię to na końcu, ale jeśli obejrzałeś ten film i nie zrozumiałeś totalnie nic z tego, co dzisiaj zrobiliśmy,
No to proponuję cofnąć się do poprzedniego filmu, a raczej do pierwszego filmu. No chyba, że pierwszy obejrzałeś, to do poprzedniego. Lub do poprzedniego poprzedniego. I powtórzyć sobie jeszcze raz ten materiał. Ja dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego materiału. Widzimy się następnym razem w filmie z CSS-a, czyli pisaniu designu stron. Cześć.